Cześć i czołgiem, moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Znowu się łapi na tym, że pokazuję do kamery, ale co zrobić? Jak ktoś się przyzwyczaił do tego, żeby machać do kamerki, to macha mimo tego, że tej kamerki nie posiada. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio gę położyliśmy, czyli w Braszowie, i szukamy jakiejś traski do miejsca, gdzie jeszcze mogę przewieźć prezenty. O, 240 km, takie traski lubię, szczególnie że tutaj jeszcze możemy troszkę te zy poprzewozić. Może do Jesy byłoby jeszcze piękniej, ale zobaczymy. Trasa na szczęście krótsza, więc mój odcinek też będzie mniej ważył, bo teraz ostatni, wczorajszy, ten, który wczoraj mieliście przyjemność, bądź to jest nieprzyjemność, zobaczyć, ważył 3800 chyba, także bardzo dużo. Jeszcze go nie wrzuciłem i też go na razie nie wrzucam, bo to mi podejrzewam maksymalnie zniszczy przesył, więc będzie mi się ETS tylko złączała. Jeszcze mam, jak widzicie, coś do zrobienia, czyli trasy do wykonania. 12 z 15, ta będzie 13. Nie wiem, czy nagram kolejną. Zobaczymy, jak się wyrobię czasowo. Ale póki co jedźmy. I jeszcze raz jedźmy. Nie spojrzałem, nie patrzyłem, do kiedy te misje trwają. Ale jeszcze chyba są, więc dobrze byłoby korzystać i kuć żelazo, póki gorące. Mam nadzieję, że ta trasa nie będzie taka kręta. Wjeżdżam na autostradę i powiem, że mnie to dosyć grubo cieszy. Bo to jednak zawsze prościej i zawsze wygodniej jechać po autostradzie niż w takich serpentynach, jakie mieliście w poprzednim odcineczku. Słuchajcie, powoli się tutaj urządzam. Nawet wyciąłem sobie matę pod fotel, czy pod fotel biurowy, bo to nie jest gamingowy, tylko biurowy, żeby nie niszczyć żonie podłogi. Trochę skrzypi, ale to wiecie, to już starość. I szykuję się psychicznie do pracy. Teraz 3 dni, potem znowu wolne. Bo akurat w Sylwestra mam wolne, pracowałem w Wigilię, więc Sylwestra będzie wolny. I coś fajnego trzeba będzie zrobić za godzinką, szczególnie że no wyjazdy, spotkania raczej w grę teraz nie wchodzą. No już w teorii jesteśmy po COVID-zie, ale no nie ma co chyba ryzykować. Jeszcze chwilę, lada chwilę szczepionki i będzie można egzystować w sposób zbliżony do normalnego. Marzy mi się już powrót na siłownię. Walczę z tym łokciem, rehabilituję się. Bo oczywiście nie może być normalnie, nie? Przyjeżdżam. Powiem
Podoba mi się ta ciężarówka, nie wiem czy wam też, ale uważam, że jest super. No i zostało mi, zobaczcie, 200. No tak, to jak ja mogę mieć kolizję na parkingu. Zostało mi 240 km, czyli naprawdę spoko. 12 minut. Chyba, że znowu wlądujemy w jakimś rowie. Albo na jakiejś serpentynce, ale chyba nie. Tutaj widzę, nas czekają jakieś zakręty, przekręty, wykręty. Paliwko, na pewno by się teraz opylało zatankować. Może nie w tej chwili, ale... Ale za chwilę. Paliwka powinna starczyć. Do jechania, ale jak jakąś trasę złapiemy, to... Trasę, stację benzynową. Jak jakąś stację benzynową złapiemy, to... To będziemy działać. Ja za chwilę podejrzewam, usiądę do książki. Przy komputerze troszkę siedziałem też wczoraj. Myślałem też intensywnie i nawet już czekałem butów, żeby iść pobiegać, ale zgadnijcie co, w Warszawie pada koniec grudnia, a w Warszawie pada deszcz. Tak samo jak w ETS-ie teraz. Ja już no, nie będę się wygłupiał, żeby w deszczu teraz biegać, bo nie chcę się zaziębić i przemoknąć. Nawet tak w ramach treningu wziąłem sobie dzisiaj skakankę. Bo to bardzo dobre cardio, słuchajcie, ale nie jestem w stanie teraz w tym ustawieniu mebli, jaki mam, skakać na skakance, bo zawadzam o żyrandol. Nie mam jak go przystawić, niestety to małe mieszkanie czasem doskwiera. Słuchajcie, zobaczmy na mapie, czy mnie czeka tutaj jakaś stacja benzynowa. Nie ma o co. Boże, kolejna serpentyna. Dobra, chodźcie, jedziemy. Co się może stać? Mam paliwo na 265 km. Według tutaj komputera pokładowego, więc powinienem dojechać. Kto nie żyje na krawędzi, ten ma nudne życie, także jedziemy dalej. Powinno się udać. Najgorzej, że znowu mnie czeka serpentynowy raj. Wiadomo, że damy radę. Jak nie my, to kto? Jak to powiedział słynny muzyk. Od miliona monet, słuchajcie. Z pozytywów rehabilitacja łokcia, o której mówiłem, przebiega pomyślnie. Nie jest jeszcze jakoś idealnie, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Jakby ktoś was się pytał, jak rehabilitować łokieć golfisty, ewentualnie
tenisisty, albo odwrotnie, tenisisty, ewentualnie golfisty, to jestem już specjalistą. Jest to o tyle nietypowa kontuzja, nietypowe schorzenie, że trafia się też każdemu z nas, czyli osób, które spędzają dużo czasu przy komputerze. Bo to jest zwolnienie stawu łokciowego, które nie tylko dotyczy osób uprawiających czynnie sport, ale też tych, którzy spędzają w takiej nietypowej pozycji nadgarstka i łokcia, czyli w sumie nas. Także jakby was kiedyś bolał łokieć przy ściskaniu czegoś, to jakbyście na przykład nie mogli unieść szklanki albo czajnika, was boli łokieć, jak was przyszywa od łokcia do nadgarstka, to ja wiem, jak to leczyć, także mam doświadczenie z dwóch rąk. Oczywiście to nie jest tak, że jestem lepszy od fizjoterapeuty czy od lekarza, ortopedy, w żadnym wypadku, natomiast swoje wiem. Miałem akupunkturę, jakieś ultra dźwięki, ultra coś tam, fale magnetyczne, sraty daty, dupa w kraty. Brałem różne proszki na przykład na zwyrodnienie stawów dla starszych emerytów, także już to przechodziłem i mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia. I oczywiście nie jestem alfą i omegą, ale tak naprawdę jedyne, co pomaga na to, to ćwiczenia. Bo tak w moim wypadku i w wypadku moich kolegów, oczywiście trzeba chłodzić to, jak wszystkie tego typu schorzenia, ale to chłodzimy po to, czyli takie okładki, okłady żelowe, zimne stosować, ale to, żeby ból uśmierzyć, to ten naprawdę 3-4 razy dziennie, tak po 15-20 minut. Jak najbardziej tak, ale jeżeli chodzi o wyeliminowanie faktu, to ćwiczenia, moje drodzy, ćwiczenia, bo tutaj chodzi o... Już o tym mówiłem, a to wam powtórzę jeszcze raz. Na tych serpentynach będzie to idealne. Marnowanie czasu. Chodzi, moi drodzy, o to, że zapalenie to powstaje w wyniku tego, że wasz mięsień jest silniejszy niż przyczep mięśniowy w łokciu, czyli zapalenie powstaje w miejscu, w którym mięsień się łączy z kością. Bo macie za dużo obciążenia i po prostu, żeby to... Oho, utracono połączenie z Lotofrax, czyli zapewne ta trasa mi się już nie naliczy. Genialnie, jestem zachwycony. Nie dość, że się będę męczył na tym zjeździe, to jeszcze mi tego nie zaliczą. Dobrze. Przyczep mięśniowy do kości jest za słaby w stosunku do mięśnia, który pracuje, i to słabe ogniwo to właśnie jest miejsce, w którym się zaczyna ten mięsień i on się łączy w kością. Wyłączyła mi się właśnie gra. Dlatego wjechałem. Teraz jestem ciekawy, co to będzie. Czy uda mi się to wczytać, czy kolejna trasa do śmietnika zostanie wyrzucona. Tragedia, słuchajcie, tragedia. No w sumie, czego ja się spodziewałem po sobie innego, nie?
No, cofniemy. Nie no, szlak mnie trafi. Tutaj nie odholuję się, bo się nie da. Tu się zablokowałem na drzewie. A jak się rozładowujemy, to mi się uda wyjechać. Też nie, bo zablokowałem się na drzewku na pewno. Nie, nie, nie wyjadę stąd, no. A Boże, 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 Boże. Telefon dzwoni, momencik. Słuchajcie, żonka wraca, także kończymy tą podróż na drzewie i zostawię to bez komentarza, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa. Hej, hej.